kochani, witajcie. Zapraszam dzisiaj na film z serii Wybierz kartę. Czy coś się zmieni w naszym związku? Proszę sobie wybierzcie opcje. To jest opcja pierwsza, opcja druga i opcja trzecia. I zobaczymy, co karty nam odpowiedzą. Jeżeli wybrałeś opcję pierwszą, to właśnie tu, tak jak widać, oboje jesteście zaspani, obydwoje śpicie. Może było to spowodowane natłokiem informacji, wiadomości, może nie zawsze dobrych. Obydwoje tak jakby jesteście w hipnozie. Nie macie żadnego bodźca do działania. Jesteście tak jakby tkwicie w marazmie i nie ma tak zwanej iskry. Za dużo było informacji, może złych, może dobrych, może jakieś plotki przyniesione wiatrem były, które was pogrążyły w takim stanie, doprowadziły do takiego stanu. Nie wiem. I teraz karta Oracle odpowie nam, jak to zmienić. Jak zmienić tą sytuację, żeby coś w życiu się ruszyło. Jest karta, która mówi, żeby wnieść troszeczkę magii do waszego życia. Troszeczkę jakiejś takiej iskierki. Może zróbcie sobie obiad albo kolację przy świecach. To bardzo pomoże, albo kąpiel przy świecach, wieczorną kąpiel, to powinno pomóc. Taka malutka iskierka jak płomyk świecy powinna pomóc w waszym związku, żeby się coś ruszyło do przodu, żebyście nie byli jak dwoje zahipnotyzowanych ludzi, którzy tylko myślą dom, praca. Troszeczkę jakiejś rozrywki wam brakuje w życiu. Dziękuję. Jeśli wybraliście opcję numer 2, to karty mówią, że jedno z was jest pogrążone w lęku, który sobie sami wytworzyliście. Tego nie ma, tej sytuacji, to tylko jest w waszej głowie, to nie istnieje. Więc pora się z tego lęku tak jakby wydostać. Drugie z was jest bardzo odważne, lubi przygodę, lubi iść do przodu. Na pewno nie lubi siedzieć na jednym miejscu, podejmuje ryzyko i zawsze spada na cztery łapy. Nigdy się nic nie dzieje złego. I karty mówią, dają radę, żeby sobie jedno drugiemu, żeby sobie pomóc w tym, żeby współpracować razem, wykorzystać wszystkie środki, które macie i wtedy to wam pomoże w waszym związku. I teraz karta rada Oracle mówi, żeby nie słuchać plotek, żeby plotki, które spowodowały może tą sytuację, że jesteście zamknięci w swoich lękach, żeby po prostu ich nie słuchać, żeby pójść na ryzyko i zostawić te plotki za sobą, plotki, złe wiadomości, wszystkie złe wiadomości, żeby się od nich odwrócić i żeby zacząć żyć swoim życiem razem z partnerem, żeby zacząć słuchać tego partnera, żeby razem współpracować. Jeżeli wybrałeś opcję trzecią, karty mówią, że jedno z was ma duszę artysty, romantyczną, artystyczną, a drugie z was jest praktykiem. Lubi praktyczne rzeczy, tak jakby usiąść i zaplanować różne rzeczy. Nie tak jak
ta osoba w tym związku, która idzie z duchem, tam gdzie wiatr zawieje, tam idzie, bardzo lubi flirtować, towarzystwo innych ludzi, śpiew, muzyka i tak dalej. A ta druga osoba w tym związku lubi takie rzeczy bardziej praktyczne, planowane, nie za bardzo się czuje dobrze z tym, co ta pierwsza osoba w związku reprezentuje. Więc tutaj nastaje taki konflikt. Nie jest to nic takiego poważnego, ale nie za bardzo się z tym dobrze czujecie obydwoje. I teraz karta rada, Oracle mówi, żeby tak jak pszczoła zbiera nektar, żeby zbierać te wszystkie wasze pomysły razem, we dwoje, przekształcić je, tak jak pszczoła przekształca nektar i robi z tego bardzo dobry miód, żeby to wszystko razem zebrać, przekształcić i może coś z tego wyjdzie dobrego. Bo osoba artystyczna, nie wiem, może na przykład pięknie maluje, a osoba, która jest praktyczna, potrafi to sprzedać i wtedy z tego będą jakieś owoce. Więc zamiast nieporozumień, może powinniście razem usiąść i jakiś plan działania razem pomyśleć o tym. No i wtedy będzie wszystko szło w dobrym kierunku.